Jako, że jestem mądrym mrówkojadem, uznałem, że najlepszą metodą na złapanie mrówki jest stanie się niewidzialnym. Myślicie, że to niemożliwe? Że zwariowałem? Sfiksowałem? Co powiecie na to? Niewidzialność w szpraju! Jedno psiknięcie! I gotowe! O, co za bałagan! Skąd tu się wzięło tyle śmieci? A jeszcze nie zajrzałem do kuchni! Aha! Oto i moja pyszna przekąska! Nie domyśli się, kto go zjadł! O-o! Przestało działać! No, od razu lepiej! O, rany! W kominku jest pełno sadzy! Fu, ale paskudztwo w lodówce! Co on tam wyprawia? Pieprz kajeński? To nawet śmieszne. Nie żeby aż boki zrywać, ale uśmiechnąć się można. Coś czuję, że mrówkojad jest blisko, ale jakoś nigdzie go nie widać. Ej, co to za numery? Witaj, przepyszny. Ready? Tak, był niezły, ale dostałem po nim wysypki. Zaraz, Frank, poczekaj. To chyba największa jagoda, jaką widziałem. Jeju, lecę po nią. To takie buty! Obiekt spryskany staje się niewidzialny, ha? Rady! Teraz wiem, jak się czuje sushi! Mrówko jadzie! Juhu! Halo, zdaje się, że szukasz... tego, prawda? Co? Skąd to masz? Oby tym razem zniknął na zawsze. Uwielbiam podróż autobusem, ale w drodze szybko robię się głodny. Słuchaj, mały, przestań koleś. Nie widzisz, że jestem zajęty? Głuchy jesteś, czy co? O-o! Witaj, mrówkojadzie. Przyprowadziłem mamusię, żebyś jej powiedział, jak bardzo podoba ci się mój pomarańczowy pysk i jak uwielbiasz moje śmieszne pręgi. Ach tak? Wcale się ciebie nie boję, ty kędzierzawa zebro bez grzywy. Wystarczy jedno psiknięcie, a więcej mnie nie zobaczycie. Aha! Ciekawe. Nadal cię widzimy. I to całkiem wyraźnie. Au! Nie, jednego się nauczyłem. Au! To, czego nie widać, au! Au! Też może przyłożyć. Au! Widziałem już wiele rzeczy, ale tego się nie spodziewałem.